Najgorzej to jest mówić o sobie. Mnie wody to ja mam mnóstwo. Zimą to Boże mi podsyła śnieg, a ja ze śniegu mam kawę, herbatę, zupę, wszystko. Myję się w tym i wie pana, jaka to wspaniała woda. Ja nie mam tu żadnej lodówki, to znaczy w tej chwili to ten domek to jest tak jak lodówka, bo jest tam najchłodniej. No, ani kozy nie miałem, to znaczy tej, takiej, tego piecyka. Pieski pewnie grzały. No, oczywiście, one i teraz grzeją, tylko za gorąco. No, ale to taką patelnię, w patelni troszkę wosku, opa, drewna, patelnię się dogrzewało, drugą się przykrywało, wstawiało się do namiotu, nagrzało się, namiot zasznurowany, ciepłe, cholera, tam nie było. 30 stopni, no w namiocie było 15 minus tam, 12 minus, a akurat temperatura do spania. Jak już czułem, nie, wodę zawsze stawiałem, bo w nocy ciemno, nie, bo nie było prądu. Jak palca do kubka miękko było i miękko było, to jeszcze można było żyć. Ja mówię, jak już przymarzło, to trzeba było wstawać pod grzot. No. Czyli stąd wniosek, że zima nie jest dla pana groźna i nawet te zimy, które były... Dla mnie lato jest gorsze. Zasadą jest, no nie wolno się przegrzewać organizmom, bo to byle wiaterek podmuchnie i już ręce odpadają, nogi też. Anioł pański zgostował panem Ryję i do Boga. A nie zawsze tam są drzwi otwarte. Ja jak będzie, jak tak zapowiadałem, że będzie po 30 stopni, to ja się chyba prowadzę do Laponii, gdzieś tam, gdzie śniegi będę tak. No tak, no bo to... Nie wolno się naprawdę przejmować. My, kurczę, Polacy, jesteśmy jacyś tacy, że to nie tak, wiatr zawieje, niedobrze, śnieg popada, niedobrze. Urodziłem, dostałem psa, a u mnie w rodzinie zawsze było 7. Każdy miał swojego psa. Ojciec swojego, mama swojego, brat, siostra, wszystko tam służący swojego. Ja to się jeden z cegłą urodziłem, bo u mnie to 99% to są lekarze. Ja też miałem być lekarzem. Zdawałem na architekturę do Warszawy w 1966 roku, bo maturę kończyłem w 1966 roku. I wtedy to były takie tematy, bo było oblężenie na architekturze, po 8-10 kandydatów na jedno miejsce, a poza tym wprowadzili te punkty, punktacje no jakieś tak, tam tak, za pochodzenie. No, a ponieważ ja jestem taki niby z rodziny tam szlacheckiej, jakiś tam inteligentny, to żadnych punktów nie miałem, nie? I coś mi na tym brakło. Ja jestem takim, dlatego miałem kończyć architekturę, bo ja gro pieniążków na studiach to miałem z malowania. Państwo, tam zawsze te galerie są. A ja jestem takim pociotkiem, jestem prawnukiem Witolda Wojtkiewicza. Ponieważ ja jestem z wykształcenia inżynierem budowlanym, i mam skończone też studia w zakresie organizacji zarządzania podyplomowe. No i kiedyś tam matematykę skończyłem na uniwersytecie. Oprócz tego jeszcze ma pan zdolności muzyczne. A no to też rodzinne, no. Tak? Tak, ojciec tam kiedyś, ja jeszcze taki mały szczeniak byłem, tak jak Tiger. I to już mi kupił akordeon taki... Jak studiowałem, to się poznaliśmy z Józkiem Hajdasiem. Myśmy mieszkali na Poznańskie, wtedy całe centrum akademickie. Oni tam przyjeżdżali, nie? No i ja się od niego nauczyłem. Grać perkusją. Na perkusji. I zaraziłem się perkusją. Miałem najgorszy problem to z dziewczynami zawsze. No.
Ojciec był kuratorem okręgu szkolnego w Olsztynie. Ponieważ ja przyszedłem, to podkochiwały się we mnie te profesorki, to się nazywa profesorki. Zawsze miałem problemy z tym. Bo ja zawsze zarost, nie? No już, mając 17 lat, to ja miałem czarny wąs i to bujny. Teraz to już takie zostało. W ogóle ja to byłem kiedyś jakiś tam troszkę przystojniejszy. No to dziadek. Po studiach, przedtem, za czasów komuny, bo akurat zakończyłem, to zakończyłem podchorążówkę, samochodówkę, nie? Także jestem technikiem samochodowym po tym, po wojsku. No, właśnie, no bo jestem emerytowanym majorem Wojska Polskiego. No. Miałem swoją firmę dość dużą, to oprócz tego, że byłem dyrektorem technicznym kombinatu dużego, to było 3000 ludzi. W roku 88, 9, 91 byłem szefem eksportu, byłem w Związku Radzieckim. To już później, to już się zaczęło tam przekształcać, nie? Miałem Moskwę, Tułę i Kaługę, miałem 17 budów, dwa samochody. Wszystkie obowiązki na pana. No tak, i on, dwa samochody, dwóch kierowców, jeden jeździł, drugi jeździł, ja zawsze pod telefonem, też miałem dość, ja telefonów w tej chwili to nienawidzę. Jedni patrzą na pana no jako na bardzo ciekawą postać, malowniczą wręcz, drudzy na jakiegoś może dziwaka. Ja jestem wolnym człowiekiem. Ja mam coś powiem, jest takie też powiedzenie, że nie wiem, gdzie to słyszałem, ale wolę, jak to powiedział, że wolę umierać na stojąco, niż żyć na klęczkach. O,